Uważam, uwaga, uważam, że jak kobieta dorabia facetowi rogi, to daje mu w prezencie najcenniejszą rzecz. Nie ma cenniejszej rzeczy dla faceta niż rogi. No bo jak ktoś nie ma rozumu, to dobrze, żeby chociaż miał rogi. W naszej kulturze przeciętnie inteligentny facet jest święcie przekonany, że ma prawo własności do kobiety. Gdyby miał prawo własności do kozy, kupił sobie kozę, to by o nią dbał. Czesał, karmił. Który z panów karmi i czesze swoją kobietę? Nie, jak już posiadł na własność, dostał cylograf, to jest święcie przekonany, że ma prawo własności. I co? I uważam, że nic, co bardziej, co skuteczniej, co lepiej nie przywraca rozumu, to są rogi. To jest aureola ramola, czyli faceta, który zapomniał, kim był w okresie narzeczeństwa, jak dbał o swoją panią, jak bardzo się starał, jak wynajdywał tematy do rozmów. A teraz ona się nie może doprosić, porozmawiać ze mną. I dlatego niech żyją wszystkie kobiety, które dorobiły swoim mężom rogi. Życzę im jak najlepiej, ponieważ jest to jedyna szansa. Jeśli nie dla niego, to przynajmniej dla niej, żeby chociaż przez chwilę zachować normalność i przeżyć w tym życiu coś ciekawego, bo życie jest diabła warte, jeżeli nie jest uparte.